Świetlik zatrzymał się przy chatce. Muszę tam zajrzeć. Zamknięte. Jest tam kto? Zaraza. Co? Nie zrobię ci krzywdy. Otwórz. No i konspiracje, szlak trafił. Coś ty za jeden i czego tu szukasz? Jestem Geralt, Wiedźmin. Idź sobie. Szukam dziewczyny o popielatych włosach z blizną na twarzy. Pozwolicie mi wejść? Nie. Ilu was tam jest? A co, prowadzisz spis powszechny? Jak pragnę zdrowia, ogarnijcie się, chłopaki. A ty tam za drzwiami, Geralt? Dobrze mówię? Tak, Geralt. Słuchaj, Geralt, przejdźmy do konkretu. Przeżyliśmy katastrofę morską. Kilku moich chłopaków zebrali bestie. A w końcu znaleźliśmy schronienie tutaj. Ta wyspa jest pełna niebezpieczeństw, więc mówi się, że jesteśmy nieufni. Na tę wyspę nie da się trafić w zwykły sposób. Katastrofa morska to nie jest zwykły sposób. Dajże już spokój. Dobrze wiesz, o co mu chodzi. Co? Ja wytłumaczę. Jakiś czas temu płynęliśmy ze Skellige do Nowigradu. I Ferenc kupił od kapitana magicznego świetlika, który ponoć znał drogę do ukrytego skarbu. Mnie nie musicie się obawiać. Jak powiedział lis do stada kurcząt! Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie będę ryzykował. A jeśli znajdę waszych przyjaciół, to uwierzycie, że nie jestem groźny? No, to nie będzie łatwe. Ilu ich było? Trzech. Ivo, Gaspard i Ferenc. Ten Ivo, gdzie go szukać? Kretyn, uparł się, że przeszuka jaskinie na wschodzie. Nie zdołałem wybić mu z głowy tego pomysłu. Gdzie szukać Gasparda? No, powiedział, że nie możemy siedzieć i czekać na ratunek, tylko trzeba działać. Widział latarnię i powiedział, że wejdzie na szczyt, by wypatrywać statku. Gdzie poszedł Ferenc? Na zachód. Ponoć jest tam jakiś statek. Ferenc. To złota rączka. Myślał, że zdoła go naprawić. Postaram się odnaleźć wszystkich trzech. Do zobaczenia. Cieszę się, że rozumiem. Yeah.
Nawet nie wiesz, jak się cieszę! Spotkałem twoich przyjaciół! Chodź! Dobra! Już schodzę! A co ci dopiero? Wiesz, żałuję tylko jednego. Nie żyję. Zaraza. Czysta. Ej, wstawaj! Sio, do budy mruczy. Wstawaj! Co się dzieje? Coś ty zajedę? Jestem Geralt. Widziałeś może młodą, szarowłosą dziewczynę? Tutaj? Nie, nie widziałem. Dużo mnie omija, bo często śpię. Kim wy w ogóle jesteście? Rabeniki wspólnicy. Wycena nieruchomości, ubezpieczenia, organizacja imprez masowych. Ja nazywam się Gaspar Suter, dla przyjaciół Śpioch. Spałem nawet podczas tamtej burzy. Szkoda, że tylu zginęło. Przyjaciele prosili, bym odnalazł ciebie, Ferenca i Ivo. Niestety, oni już nie żyją. Widziałem, jak Ivo osaczają potwory, a Ferenc... Słyszałem jego przeraźliwy wrzask, a potem ryk potwora. Wracajmy do chaty. Będę cię chronił po drodze. Szkoda chłopaków. Ale cóż zrobić? Chodźmy. Tylko muszę cię uprzedzić, że cierpię na narkolepsję. To znaczy... Wiem, co to narkolepsja. Będę cię budził. No, to w drogę. Silniejszy ode mnie. Wybacz. Obudź się. Już, już. Jeszcze chwilka. Wstawaj.
Wiesz cokolwiek o tej wyspie? Prawie nic. Nie ma jej na żadnej mapie. Tak bywa z zaczarowanymi wyspami. Myślisz, że jest zaczarowana? To jedyne, co wiem na pewno o tym miejscu. Za wolno. Jeden z trzech zaginionych. Szkoda, że nie żyje. Good luck. Yeah.
pływam, zaraz się wykopytnę. No wstawaj! Nusze, no co ci chodzi? No, już, już. A co ty robisz na tej dziwnej wyspie? Szukam kogoś. Tutaj? Tak wypadło. Nie masz ochoty o tym rozmawiać? Nie bardzo. Przyprowadziłem waszego przyjaciela. Doprawdy? A niech się odezwie. Nie śpi. Ja nie śpię. Tu Gaspar. Odsuńcie się, otwieram drzwi. Gaspar! Coś ty taki niewyraźny. Tam zaraz niewyraźny. Niewyspany jestem. A co z pozostałymi? Jednego znalazłem w pobliżu legowiska potwora. Niestety był już martwy. Drugi na moich oczach spadł ze skały i złamał sobie kark. Cholera! Rabenik kazał mi pilnować tę pierdolę. To był jego siostrzeniec. Dziękuję za pomoc i przepraszam, że ci nie ufałem. Wszystko nie tak. Co my teraz poczniemy? Możecie wrócić ze mną. Mam tu łódź, ale najpierw muszę kogoś znaleźć. Szarowłosą dziewuszkę? Tak. Przykro mi. O co chodzi? Jest zimna i leży bez ducha. Musiała umrzeć krótko przed naszym przybyciem. Zaczekajmy przy łodzi. Widzę, że nauki Wesemira nie poszły w las. Wiedźmin może zapomnieć o jedzeniu, o piciu, nawet o oddychaniu.
ale nigdy, przenigdy nie może zapomnieć o swoim mieczu. Tak, powtarzał to bez przerwy. I nigdy mu się nie nudziło. Co to było za stworzenie? Co? Jakie stworzenie? To, które zostawiło ci tę bliznę nad lewym okiem. Jest nowa, nie pamiętam jej. A, to pamiątka po kuroliszku ze spali. A blizna? Cóż, kolejna do kolekcji, nie ma o czym mówić. Za to ta twoja, to całkiem ładnie się zagoiła. A Valach zrobił dla mnie specjalne maści. Ale to było zanim spadła na niego klątwa. Ciekawe, gdzie teraz jest. Zdjęliśmy z niego klątwę. Jest w Kermoren i czeka na ciebie. Żartujesz? Nie, nie żartowałbyś czegoś takiego. Miły prezent po przebudzeniu. Ufasz mu? Valachowi? Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Czemu właściwie Valach ci pomaga? Wiedzący raczej nie przepadają za ludźmi. Tu nie chodzi o mnie, tylko o moją moc. Zresztą, o co innego mogłoby chodzić? Valach uczył mnie ją kontrolować i pilnował, żebym nie wpadła w ręce Eradina. O co chodzi Eradinowi? Czego on od ciebie chce? Tego, co wszyscy. Mojej mocy. Jego światu grozi zagłada i Eradin wpadł na genialny pomysł, że najedzie nasz. Ale sam oczywiście nic nie wskóra, potrzebuje armii. Tyle, że przedostanie się tu razem z tysiącami innych Enel, przerasta możliwości jego nawigatorów. Za to nie przerasta twoich. Właśnie. A jeśli przy tym zginę, cóż, wliczy to w koszty. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś podróżować za Valachem? Odkąd zostawiłam ciebie i Jen na wyspie Jabłoni, a Radin i jego czerwoni jeźdźcy cały czas deptali mi po piętach. Uciekałam przez różne światy, aż raz prawie mnie dopadli. Wtedy kompletnie znikąd zjawił się Valach. Odnalazł portal i przeniósł nas do świata, w którym Eradin nie mógł nas wytropić chyba z pół roku. Co to był za świat, ten, w którym Eradin nie mógł was znaleźć? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedziała. Spróbuj. Ludzie stamtąd mieli w głowach metal, a wojny prowadzili na odległość przy pomocy czegoś w rodzaju megaskopów. No i nikt nie jeździł konno. Za to każdy miał mały statek powietrzny. Ciri, nie zgrywaj się. Mówiłam, że nie uwierzysz. Trzeba było tam zostać. W takim razie po co wracałaś? Myślałam, że dziki gon zgubił mój trop na dobre. Że jest już bezpiecznie. Poza tym chciałam was odnaleźć. Ciebie i Yennefer. Ty szukałaś nas, a my ciebie. Czasem wydawało mi się, że jestem o krok, a innym razem, że kręcę się w kółko. Nie dziwię się. Często po prostu gnałam na oślep. No to mi opowiedz, jak to było. Po kolei. Jak tylko pojawiliśmy się na Ardskellig, Eradin od razu nas namierzył. Jego jeźdźcy nas osaczyli. Myślałam, że to koniec. Ale okazało się, że Eradin ma inny plan. Wyciągnął filakterium i odkorkował je. Nagle wszystko spowiła mgła, a Valach zaczął się dusić. To wtedy Eradin rzucił klątwę, która zamieniła Valacha w Umę? Mhm. Wtedy. Nie chciał go zabijać, tylko upokorzyć. Ale Valach nie poddał się bez walki. Rzucił zaklęcie, które spustoszyło szeregi żołnierzy Gonu. I przy okazji połowę lasu na Ardskellig. Ale też dało nam czas na ucieczkę. Valach otworzył portal, skoczyłam. Miał być tuż za mną, ale chyba przez tę klątwę coś poszło nie tak i nie zdążył.
Tak czy siak umówiliśmy się, że gdyby coś poszło nie tak, spotkamy się w jego kryjówce, w Velen. Ale nie udało wam się spotkać. Nie. Przeszłam przez portal i zamiast do kryjówki Avalacha wpadłam w sam środek krzywuchowych moczarów. Ledwie uciekłam od wiedźm. A potem był Baron. Wiesz, że wziął mnie na polowanie? I ubiłam dzika mieczem. Słyszałem. W sumie to był przypadek. Tego dnia w ogóle nie chciało mi się jechać na to polowanie, ale głupio mi było odmówić. Nie wzięłam żadnej sensownej broni, bo nie miałam zamiaru jej używać. Chodziłam tylko po lesie i oddychałam świeżym powietrzem. Aż nagle usłyszałam dziwny dźwięk. Dzik cię zaatakował. Mhm. Był wielki jak tur i szarżował prosto na mnie. A ja miałam tylko miecz. Musiałam sobie jakoś radzić. Świetnie ci poszło. Ludzie Barona do dziś to wspominają. To byli prości żołnierze, ale dobrze się z nimi dogadywałam. Szkoda, że musiałam stamtąd uciekać. Ale nie chciałam im ściągać na głowy dzikiego gonu. Poza tym wiedziałam, że klątwa postępuje. Więc zamiast szukać Avalacha, postanowiłam znaleźć ciebie i Yen. To jak to się stało, że trafiłaś do Juniora? Nie mogłam was znaleźć, a potrzebowałam kogoś, kto byłby w stanie naprawić filakterium. Zwykli rzemieślnicy nie wchodzili w grę. To musiał być ktoś, kto włada silną magią. Jaskier wziął sobie za punkt honoru, żeby mi pomóc. Zorganizował spotkanie z jakimś czarodziejem, ale okazało się, że to pułapka Straży Świątynnej. Nic mi o tym nie mówił. Pewnie nie chciał cię denerwować. Potem się dowiedzieliśmy, że Straż regularnie urządzała takie prowokacje, żeby złapać kolaborujących z czarodziejami. Stało się oczywiste, że musimy znaleźć inny sposób. Wtedy Jaskier powiedział, że jest w Nowigradzie człowiek, który może więcej niż inni. I na pewno ma dojście do kogoś, kto może naprawić filakterium. Skurwiel Junior. Mhm. Czułam, że to nie jest najlepszy pomysł, ale byłam zdesperowana. Nie miałam wyboru. Przeczucie cię nie zawiodło. Skurwiel to nie był najlepszy materiał na wspólnika. Ten cholerny prostak ubzdurał sobie, że go oszukaliśmy. I porwał Dudu. A wy go odbiliście i uciekliście na Wyspę Świątynną. Świetny pomysł. Nie było czasu się zastanawiać. Po prostu wialiśmy przed siebie. Nawet się nie zorientowałam, kiedy strażnicy zapędzili mnie w kozi róg. Wiedziałam, że muszę zniknąć. Natychmiast. I wtedy przeniosłaś się na Skellige. Wybrzeże Hindersfjall to było pierwsze przyjemne miejsce, jakie mi przyszło do głowy. Kiedyś pływałam tam z Hjalmarem. Czyli to w zasadzie był przypadek, że tam wylądowałaś. Myślałem, że się tam umówiliście z Avalachem. Nie, on po prostu poczuł, że użyłam mocy. Na takiej samej zasadzie Eredin potrafi wyczuwać, gdzie jestem. Zresztą właśnie dlatego niedługo potem pojawił się tam ze swoimi jeźdźcami. I znowu wszystko potoczyło się szybko. Lofoten, atak gonu, ucieczka. Następne, co pamiętam, to sny. Tylko sny. Co ci się śniło? Bo ja miałem ostatnio same koszmary. Ja w większości też. W jednym czaił się na ciebie stwór, który wyrósł z martwego dziecka. No, to było okropne. Ale były też miłe rzeczy. Na przykład siedzieliśmy przy ognisku i piliśmy dobre wino. A wszędzie wokół ludzie tańczyli i śmiali się. To podoba mi się znacznie bardziej. Mnie też. Ale i tak zawsze wszystko kończyło się w jakiejś wieży. O czym bym nie śniła, w końcu zawsze i tak wchodziłam do wieży. Znasz tę wieżę? Wiesz, gdzie jest? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale z drugiej strony było w niej coś znajomego i przerażającego. Była surowa i martwa, ale jednocześnie czułam, że muszę wejść do środka. Udało ci się? Nie. Zawsze kończyło się na poszukiwaniu wejścia. A ostatnim razem, zamiast wieży, zobaczyłam twój siwy łeb.
Gdyby nie ta blizna nad okiem, myślałabym, że to dalej sen. Nie tym razem. Chodź, zbierajmy się. Długa droga przed nami. Na brzegu czeka łódka, a potem musimy dotrzeć do Ker Morhen. Konno. Racja. Lepiej podróżować w konwencjonalny sposób. Chociaż przez portal byłoby szybciej. To w mgnieniu oka ściągnie Eredina. Wolę nie ryzykować. Poza tym nie cierpię portali. Zaraza. Słuchaj, musimy coś wymyślić, żeby wrócić. Będą wiedzieli, jak mnie znaleźć. Już to wiedzą. Ciri, zabierz nas do domu. Witaj, maleńka. Ciri! Ciri! Córeczko, ależ ty wypiękniałaś. Nie stójmy tak. Chodźcie przywitać się z innymi. Nic się nie zmieniliście. Wszyscy... Takich was zapamiętałam. Co? Siostrzyczko. Są już wszyscy, których poprosiłeś o pomoc. A Wallach wypoczywa w wieży. Nadal z nim źle. Nie stójmy tu. Chodźcie do środka. Nie mamy zbyt dużo czasu. Niebawem zjawi się tu Dziki Gon. Ja... Zostawię was może na chwilę. Triss, daj spokój. Nie, nie. Na pewno się za sobą stęskniliście. A minuta w te czy we w te nikogo nie zbawi. Dobrze. To minuta i idziemy, zgoda. Trochę to krępujące. 45 sekund. Co? Mamy jeszcze 45 sekund we dwoje. Teraz to już 30. A potem rzucimy wyzwanie Dzikiemu Gonowi, więc błagam. Wykorzystaj je jakoś. Uwielbiam cię, Jen. Cóż,
Punktów za oryginalność to nie dostaniesz, ale za szczerość... Chodźmy już. Jen, znasz dziki gon jak nikt...